Zapraszamy na kolejne wydanie Wieści Gminnej. To wydanie naszego programu rozpoczęliśmy nowym wyglądem logotypu Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica. Dla tych mniej spostrzegawczych, powtórka. Wraz z nowym logotypem chcemy Państwu pokazać również Gminny Ośrodek Kultury z nowej, lepszej, unowocześnionej strony. Strony internetowej. Adres bez zmian. Ale użytkowanie na pewno na plus. Zapraszamy do internetu. Dzisiejsze wydanie Wieści Gminnej z Oleśnicy. Dlaczego? O tym już teraz. Dzień dobry. Szanowni mieszkańcy gminy Oleśnica. Projekt Przędziemy historię gminy Oleśnica nabiera rozpędu. Już coraz więcej sołectw przystąpiło do naszego projektu, gdzie tworzymy coś wspaniałego, czym jest rękodzieło. Będzie to mapa gminy Oleśnica. Coraz więcej sołectw przystąpiło do naszego projektu i myślę, że już niedługo cała gmina będzie przygotowana. Patrząc na mapę gminy Oleśnica, widzimy w środku biały punkt. Jest to miasto Oleśnica. I tutaj serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Oleśnicy, żeby przystąpili do naszego projektu i stworzyli mapę miasta Oleśnica, który wspólnie z mieszkańcami gminy Oleśnica stworzymy całość, czyli mapę naszego regionu, miasta i gminy wiejskiej Oleśnica. Szanowni mieszkańcy miasta Oleśnica, to zaproszenie dla Was. Wszystkich chętnych prosimy o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Oleśnicy. Jest zielono i jest wiosennie, a zdrowie z liścia wiosną, tym razem z Bystrego. Dzisiaj zrobimy kolejny napar, syropek z melisy na bezsenność. Witają Was Marta, Renata, Ola, Emilia. A tu musi jeszcze chwilkę się pogotować. Jesteśmy z kamerą w Oleśnicy, byliśmy z kamerą w Bystrym i byliśmy również w Boguszycach na przystanku. No dzisiaj realizujemy przystanek w Boguszycach, Boguszycach Wieś. On już był wcześniej zrobiony, ale trochę tu były problemy techniczne, więc stwierdziliśmy, że fajnie jest jeszcze raz go po prostu namalować od nowa. No i głównie dominującym motywem będą właśnie takie ludowe motywy. Tu będzie taka pani trochę inspirowana zespołem Boguszyczan. Po prostu stroje takie niebiesko-granatowe, jak mają panie właśnie z Boguszyc. Kościół w Boguszycach. O, jeszcze takie tutaj różne dodatki folkowo-ludowe. Maluję przystanek. A dlaczego malujesz przystanek? No bo był zamalowany na biało i był brzydki, a teraz wszyscy każą mi go malować, więc maluję. Okej. Okay. Każą. Dobra, też chcę. Jak Ci się podoba malowanie przystanku? Fajnie. A co jest najfajniejszego w malowaniu przystanku? Że mogę coś pomalować. Nawet gaśny puch. Nie. Proszę Cię bardzo. I nie trzymaj. Trzymaj tak, jakbyś trzymała ołówek, a nie tak, jakbyś trzymała miecz. Tak jak teraz trzymasz, dobrze. To dobrze wiedzieć. Płynny ruch. No nieźle, nieźle. Za nami kolejne mecze Gminnej Ligi o Puchar Wójta Gminy Oleśnica. Na czele tabeli reprezentacja z Boguszyc Osiedla, za nimi zawodnicy z Niciszowa oraz ze Świeżnej. I zostało nam do końca jeszcze tylko 5 kolejek wyrównanej i zaciętej walki o mistrzostwo naszej gminy. W międzyczasie w sobotę rozpoczęliśmy turniej najmłodszych zawodników piłki nożnej z naszej gminy i tak juniorzy młodsi rocznik 2005 i młodsi oraz młodzicy rocznik 2008 i młodsi. W zbliżającą się sobotę już czeka nas kolejny turniej tych zawodników.
Poza tym w środku tygodnia od wtorku do czwartku prowadzone są zajęcia dla tych najmłodszych zawodników na terenie naszej gminy. Harmonogram wszystkich treningów, tak jak już wcześniej mówiłem, znajduje się na stronie Gminnego Ośrodka Kultury oraz na naszym fanpage'u. I na zakończenie tradycyjnie prognoza pogody, a my widzimy się w przyszłym tygodniu.